założyliśmy komitet więzienny. Akurat obchodziłem imieniny. Dostałem w prezencie puszeczkę z rybkami, z szprotkami. No więc olej był. Trzeba było zdobyć barwnik. No to urwałem kawałek prześcieradła, z tej blaszki wygiąłem taki daszek, że sadza osadzała się na tej blaszce. A z podłogi w bibliotece wyrwałem kawałek linoleum i wyciąłem ten pierwszy znaczek. Po zrobieniu iluś tam znaczków chciałem matrycę przerzucić na wolność. I żonie podałem dwie te matryce. Ona włożyła do torebki, zauważył to opiekun z SB. I on kazał, chciał nawet rewizję osobistą, na co Ada się nie zgodziła, absolutnie. Odmówiła, a kobiety tam nie mieli. No więc zdecydowano, wziął torebkę i zaczął przekładać. Ponieważ on szukał jakiegoś, myślał, że to jest papier, a to były takie te matryce, z tego dwukrotnie je przełożył i zostały wywiezione do Szczecina. Patriotyzm nie może się być pustym słowem. Patriotyzm musi się opierać o bardzo silnych zasadach miłości bliźniego, czyli nauki Chrystusa. Może ktoś nie uznawać, nie być wierzącym, ale jeżeli nie będzie przestrzegał zasad Ewangelii, to nie będzie patriotyzmu, bo patriotyzm bez Boga nie może istnieć. Najbliższa jest, prawda, Polaku bratem i tu się realizuje, ale powiem, ale boli mnie to, co teraz się w Polsce faktycznie dzieje. Nie? To znaczy, że tutaj zamiast Polakowi bratem, Polakowi wrogiem. I tutaj faktycznie żeśmy powinni coś jak gdyby w tym kierunku robić. Powinniśmy się wspierać, nie? Pomagać sobie i pracować na rzecz dobra naszej ojczyzny. Ja już jestem tutaj urodzony i faktycznie ta moja kraina to jest jak gdyby tą moją jak gdyby taką ojczyzną. Ale ksiądz dr Domański jest dla mnie bardzo dużym autorytetem i to w dziedzinie pracy społecznej, w dziedzinie oświatowej, w dziedzinie właśnie kulturalnej, gospodarczej. Zgodnie z prawdami właśnie Polakowi bratem akurat najbardziej mi pasowała działalność charytatywna. I w tej działalności charytatywnej wydaje mi się, że bardzo dobrze się odnalazłem. Najbardziej fascynującym tematem historycznym, który mnie zainteresował właściwie od najmłodszych lat, to jest temat II wojny światowej tak naprawdę. I zaczęło się wszystko chyba od opowieści mojego dziadka z przeżyć wojennych. Mimo że on nie był żołnierzem czy uczestnikiem walk, to mimo wszystko historia widziana oczami chłopaka kilkunastoletniego i jego przygody jakby najbardziej mnie zaciekawiły. Wydaje mi się, że najważniejszym z tych haseł jest hasło mówiące o tym, że wiara naszych ojców jest wiarą naszych dzieci i to nie tylko dotyczy przekazywania wartości katolickich czy chrześcijańskich, ale również właśnie szacunku dla ojczyzny. Nauka i edukacja i wychowanie to są te rzeczy również, które w tym haśle się moim zdaniem odnajdują bardzo dobrze. Nawet taka zwykła rzecz jak wywieszenie flagi w święto narodowe czy udział w uroczystościach patriotycznych jest również ważny, ale wydaje mi się najważniejsze jest branie udziału właśnie w tym codziennym budowaniu patriotyzmu poprzez uczciwe życie, poprzez angażowanie się w działalność społeczną na rzecz innych. Jaką znasz postać historyczną? Pan Komar. Pan Komar? Pan Komar. Pan Edward Mucha, pseudonim Komar, tak? To jest właśnie to, że Pan Komar, czy właśnie nasi bohaterowie lokalni Armii Krajowej, którzy byli postaciami anonimowymi, a dzięki filmom udało się tę historię uwiecznić, zapamiętać i przekazywać młodemu pokoleniu, że
tak skonstruowany obraz potrafi nawet właśnie sześcioletnią dziewczynkę czy siedmioletnią zainteresować, to też jest dowód na to, że to, co robimy, jest ważne.